Siema, tutaj Jas i zapraszam was na kolejny odcinek z serii Plants vs. Zombies. Zaczynamy sobie piąty i ostatni rozdział w trybie przygody. Lecimy z tym. Wow, udało im się dotrzeć nawet na twój dach. Niezłe uparciuchy z tych zombiaków. Ze względu na nachylenie twojego dachu będzie trzeba użyć kapów 100 pól. Pamiętaj o tym i ruszaj do boju. Właśnie. Lubię ten rozdział bardzo, mimo że on nie jest prosty, to bardzo go lubię. On ma troszeczkę inną mechanikę niż inne rozdziały, zaraz ją zaprezentuję. Zanim zaczniemy, mamy nowego zombiaka, zombiak na bungee. Który zlatuje, nie wiem skąd, z kosmosu chyba, nie mam pojęcia. Co jakiś czas będzie on nam porywał losową roślinę. I ciężko go zatrzymać, tylko kilka roślin może go zatrzymać. Głównie te, które od razu rozwalają zombiaki, czyli na przykład kabaczki, papryczki. Co tam jeszcze? No i na przykład bomba wiśniowa, z tych trzeba będzie korzystać, ale zazwyczaj go olewam i po prostu daję mu jakąś roślinę. Dobra, mamy znowu dzień, czyli słoneczniki, kapusta pulta, to na pewno musimy mieć. Mamy same słabe zębiaki, czyli orzechościan. Mina ziemniaczana. Kabaczek, damy sobie dużo tych obronnych roślin. Dobra, ale musimy jeszcze mieć coś do strzelania. Lodowy groszkostrzał niech będzie. Dobra, damy sobie dynię chociażby. Niech papryczka będzie. Dobra, zaczynajmy. Tak. Piąty rozdział działa trochę inaczej. Jak widzicie, mamy doniczki na dachu. I nie możemy stawiać roślin tam, gdzie nie ma doniczek. Widzicie, tu nie możemy na przykład. Możemy zasadzać tylko rośliny na doniczce. I oczywiście to ma sens, no bo nie mamy tutaj trawy. Ziemi, mamy dachówki. Mamy dach. Więc raczej to ma sens. No i jeszcze jest druga mechanika. Wszystkie te groszkostrzały, które są mniej więcej gdzieś tutaj, widzicie jak jest dach nachylony. To mniej więcej jak one gdzieś tutaj są, na czwartej linii wcześniej, to nie będę mógł strzelać. Bo tutaj jest nachylenie. A zresztą zaraz zaprezentuję. Sam nie pamiętam, z której linii trzeba dokładnie je postawić. Dobra, postawmy sobie orzechościana. I tak, zombie najpierw jedzą... co ja chciałem powiedzieć? Najpierw jedzą rośliny, a dopiero później doniczki. No tak, zaraz chyba nawet po tym poziomie dostajemy doniczka. Właśnie. O ile dobrze pamiętam, raczej tak. Nie jest łatwo grać przez te dwie mechaniki, właśnie. Ale jakoś damy radę. Tak, czyli doniczki i nachylenie dachu. Zaraz spróbuję wam to zaprezentować. Bo ciężej mi to wytłumaczyć. Dobra, ciebie rozwalimy, no spokojnie. Dobrze, że wziąłem tego kabaczka, Jezus. Oczywiście możemy postawić minę ziemniaczaną. I o dziwo ona nie zniszczy doniczki. Nie wiem jakim cudem, mnie nie pytajcie. Ale o dziwo, doniczka nie ginie po tym wybuchu. Nie tracimy jej. Oho, patrzcie. Właśnie, zombie na bungee. Nie mogę go powstrzymać, mógłbym tym pewnie. Nie zdążyłem nawet, tylko straciłem energię. Tak, co jakiś czas spawnują się te zombie na bandy, nie za często i porywają nam jedną roślinę. Zawsze się spawnują podczas tej dużej fali, o ile się nie mylę. To wtedy zawsze będą. Dobra, sprawdźmy to nachylenie. Jak to działa? Tylko tam jakiś zombiak musi się pojawić. Wow, diament wypadł, świetnie. No proszę.
Musi ktoś tutaj iść, żebym ja to mógł sprawdzić sobie. Jak na złość nikogo nie ma. Fajnie. Dobra, postawmy sobie dynia. Dynię. Dynia sama z siebie też obroni ładnie. Całą linię. Czemu nikt tu się nie pojawia? Jak raz chce. Chcę sprawdzić, czy z tej linii można strzelać już normalnie, czy dopiero z piątej. Jak to nachylenie dachu się kończy. Zobaczymy. Jak z tej można będzie strzelać czwartej, to z trzeciej już na pewno nie. Zaraz zobaczymy. Sam muszę się upewnić, bo nie pamiętam. Tak, na końcu w tych większych falach zawsze się pojawiają te zombie na bungee. I jeszcze przysyłają kilku zombiaków. Tak, widzicie? Z czwartej linii i wcześniej groszkostrzały nie działają. One dopiero działają od piątej linii. A nawet spróbuję, nie wiem czy zdążę w ogóle. A, zresztą tu nikt nie idzie, dobra. Ale tak, jestem pewien, że od piątej linii one strzelają normalnie. Sprawdźmy. Tak, dokładnie. Czyli nie używajcie groszkostrzałów od czwartej linii wcześniej. Bo najzwyczajniej w świecie nie będą mogły strzelać w zombiaki. Dobra, co my tu mamy? Doniczkę, dokładnie o niej mówiłem. Pozwala sadzić rośliny na dachu. Oczywiście musimy ją wziąć, koniecznie. Dobra, i szalony Dave ma kilka nowych rzeczy na sprzedaż. Dosyć sporo. No i tak, mamy urządzenia do czyszczenia dachu i się zastanawiam, czy ich nie kupić, bo na dachu nie mamy kosiarek w ogóle. Nie mamy żadnego zabezpieczenia tam. Mamy kilka specjalnych roślin, znowu. Spróbuję bez, ale to będzie strasznie ryzykowne. Bo ja zbieram pieniądze na 9 slot cały czas. Dobra, zaryzykuję. Chociaż wiecie co? Kupię chociaż to grabie, one mi pomogą. Na kilka poziomów, dobra. One zdecydowanie pomogą w 5 rozdziale. Zapomniałem, jak trudny może być to rozdział przez te mechaniki. Dobra, to są dwie rośliny, które musimy mieć koniecznie. To też musimy mieć. Ty będziesz problemem. I to poważnym. Orzech, ościan, kabaczek, mina. Może zombiczkę sobie zagramy. A, niech będzie. Zróbmy tak. A, jeszcze ty jesteś. Z tobą trzeba coś zrobić, bo ty przeskakujesz mi pierwszą roślinę. A, dobra. To się podstawi pod ciebie doniczka. No właśnie. Dobra, zniknął nam jeden rząd doniczek. W kolejnym poziomie zniknie kolejny. I w kolejnych już będziemy mieli zawsze 3 rzędy doniczek. Będziemy musieli sami dostawiać. Kolejna. No i oczywiście dostajemy energię od słońca bezpośrednio. Ponieważ jest dzień, wiadomo. Dobra, te grabie dadzą mi troszeczkę czasu, żeby zebrać minimalnie więcej energii. To się powinno bardzo przydać w tym ostatnim rozdziale. Dobra, standardowo stawiamy jak najszybciej słoneczniki. Katapulty jeszcze nie. Za chwilę, dobra, teraz. Żebym wiedział, że mam energię, żeby postawić tyle razy kolejne. Dobra, z tobą trzeba coś zrobić. Już nawet wiem co. No, widzicie, doniczka nie znika, o dziwo. Doniczki z tytanu. Żadna eksplozja się ich nie ima. Dobra, mamy już słoneczniki. Czas rozstawiać nasze katapulty. Kapustopulty. Czy tylko jestem pod wrażeniem, jakie świetne nazwy mają te rośliny? Już nie chodzi nawet mi o polską wersję, ale w oryginalnej angielskiej też mają świetne. Po prostu genialne. Dobra, trzeba trochę dostawić roślin.
Nawet więcej. Fuck. Źle postawiłem. Źle postawiłem tego orzechu ściana. Zaraz, nie, on chyba nie trafia, tak? Zrobiłem ten błąd znowu. Zaraz zobaczę. Tu na pewno chce ciebie. Dobra, tak zrobimy. Nie wiem, czy zdążę nawet to wszystko zbudować, szczerze mówiąc. Oho, oho. Zatrzymaj go, dobrze. Chyba zrobiłem błąd, źle postawiłem. Tego lodowego chyba. No, źle postawiłem, fuck. Dobra, no to nie używamy ich jednak. Mój błąd. Nie będziemy z nich korzystać w takim razie. Zapomniałem o tym nachyleniu kompletnie. Dobra, ten rząd jest strasznie niepilnowany. A właśnie, a propos rzędów i linii. Znowu mamy tylko 5 linii, które musimy ogarnąć. Nie mamy 6, tak jak w drugim i czwartym rozdziale. Nie, w trzecim i czwartym. Fu, tam gdzie były baseny. To był trzeci i czwarty, prawda? Tak. Raczej tak. Dobra. Dobrze jest. A jedźcie sobie tam. Nic się nie stanie. Okej, dobrze to wygląda. Jak najbardziej. Czy to były te zombiaki z wiadrem? Zapomniałem już. Kompletnie, czy one tu są. Dobra, tak czy siak już mamy obronę ustawioną. Jeszcze tutaj tylko orzechościan jeden by się przydał. Dobra. Jeszcze jeden orzechościan. Ten jest ranny trochę, to mi się nie podoba. Dobra, te doniczki elegancko zatrzymują tych zombiaków. Dobra, rychło w czas. I to tyle. Z nimi trzeba coś będzie zrobić. Liczę na to, że zombiczki ich zjedzą. Bo inaczej może być problem. Może się ładnie przedrzeć. No właśnie. Zacznijmy stawiać tu jeszcze. Taka pustopulty. Dobra, z tym może być problem. Nie mam doniczek. Dobra, i tak zostaniesz zjedzony. Dokładnie. Nawet jak przeskoczyłaś. O nie. Zaczyna się. Dobra. Trochę za późno. Mogłem jeszcze go rozwalić pewnie kabaczkiem. Ale już trudno. Jakoś bardzo nam to nie zaszkodziło. O, dobra, wygramy. Bez większych problemów. Zobaczymy tą ostatnią falę. Trochę jestem niepewny mimo wszystko, dopóki jej nie zobaczę. Dobra, to zombiaki z wiadrami będą jedzone. Więc spoko, tu nie ma żadnych problemów. Trzeba tylko na tych uważać. Żeby mi nie przeskoczyli, szczególnie jak zombiczka jeszcze przeżuwa. Bo wtedy może być źle. No, porozstawiam sobie te doniczki, zatrzymam ich chwilę. Dobra, z tą na chwilę zaczekam. Zobaczę, gdzie leci ten... styczką. Dobra, leci dobrze. O mój Boże, tego się nie spodziewałem. Tego się kompletnie nie spodziewałem. Fuu. Że oni mogą aż tutaj postawić zombiaki. Tego się nie spodziewałem. Zaskoczyło mnie to. Kurczę.
No, nie spodziewałem się, że mogą za moją linię obrony, za mojej linii obrony tak namieszać tam. Nie spodziewałem się tego. Dobra, mamy kolejną roślinę. Tak jest. Co my tu mamy? Kukurydza poulta, miota w ząbiaki z ziarnami kukurydzy i kostkami masła. Interesująca roślina, ale dosyć słaba. Te ziarna kukurydzy zadają dosyć małe obrażenia, chyba mniejsze niż zwykłe strzały groszkostrzałów. Ale czasami ma szansę wystrzelić kostki masła, które na jakiś czas mogą zatrzymać zombiaki w miejscu na kilka sekund. Dobra, i mamy kolejnego zombiaka z drabiną. On jest nieprzyjemny, dosyć szybki. I ma sporo zdrowia, dopóki nie postawi drabiny. Tak, on dochodzi do pierwszej rośliny i stawia przed nią drabinę. I wtedy traci tą drabinę, ale jeszcze przechodzi przez tą roślinę. I wszystkie kolejne zombiaki też przejdą przez tą roślinę dzięki drabinie. Duża wytrzymałość, gdy ma drabinę, gdy się jej pozbędzie, dosyć mała. Więc jakby się tu go pozbyć? Najlepiej jakieś rośliny typu kabaczek lub papryczka. Prawdopodobnie. Nie wiem, czy on może postawić drabinę przy orzech olbrzymia, więc nie ma sensu go brać. Zombiczka może? Znowu zagrajmy na zombiczka. Tak, tutaj tak porozstawiam to. Dobra, powinno być dobrze. Powinno być dobrze. Miejmy nadzieję. Tak, mamy już trzy rzędy tylko doniczek i już zawsze będziemy tyle mieć. Jeżeli chcemy mieć więcej, to oczywiście musimy sami sobie dostawić doniczki kolejne. Dobra, no i zaczynamy. Standardowo. Najpierw chyba jednak postawię kapustopulty. Później kukurydzopulty i na końcu ząbiczki. Albo najpierw ząbiczki i na końcu kukurydzopulty. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra. Nie wiem, czy nie za późno postawiłem. Boję się, że trochę za późno. Mam nadzieję, że nie. Dobra, spoko. Teraz ciebie trzeba jakoś załatwić. Zdążę? Dobra, na spokojnie raczej chyba powinna zdążyć się aktywować, mam nadzieję. Dobra, mamy słoneczniki. Możemy wstawiać tych. Teraz jak najszybciej. Rośliny trzeba postawić. Dobra. Ciebie trzeba załatwić szybciej, bo ty masz pachołek. Więc postawmy ciebie. Dobra. Dobra, stawiamy od razu doniczki. Tu postawimy sobie zombiczki. Dobra, jest pierwsza linia. Pierwszy rząd mamy zrobiony. Teraz kolejna. Taka pustopulty chyba zadają trochę większe obrażenia niż groszki z groszkostrzałów, tak mi się wydaje. A właśnie kukurydzopulty. Chyba takie same albo trochę mniejsze niż te groszki. Chyba takie same, biorąc pod uwagę jak wolno strzelają, to chyba takie same obrażenia. Dobra, wygląda dobrze. Teraz czas na rząd z orzechościanami. Dobra, ten kolej z drabiną będzie niebezpieczny i to bardzo. Ale przecież ja mogę przed nim postawić doniczkę, no tak. Zapomniałem. Chociaż nie wiem, czy on postawi drabinę przy doniczce. No właśnie. Czy on ją od razu zje? To jest ciekawe.
Nie jestem pewien tego. Niestety. Nie jestem do końca pewien. Dobra, dobrze to wygląda, pięknie. Ciężko będzie im się przedrzeć. Pierwsza fala już leci. Dobra, trzeba uważać. Trzeba uważać. Spróbujmy postawić doniczkę. Jak będzie szedł ten koleś z drabiną, ale chyba nie będzie szedł. Więc prawdopodobnie będzie szedł on dopiero na końcu. A raczej tak, przy ostatniej fali dopiero. Czyli mamy jeszcze minutę. Dwie minuty, żeby się lepiej przygotować. Spoko. A nie, idzie jednak, idzie. A patrzcie, cwaniak je jednak. Cwaniak kurczę je jednak. Dojniczki. No i najgorsze jest to, że ta drabina zostaje do końca. Można ją chyba zniszczyć na przykład papryczką albo bombą wiśniową. Ale wydaje mi się, że jak ja usunę właśnie. Może Hościan to usunę też drabinę. Dokładnie. Więc spoko. Można się pozbyć tej drabiny. Na kilka sposobów. Dobra, jeden sposób, w jaki mogę zabić tego kolesia z drabiną, to kabaczek, zanim on postawi drabinę. Tak jak mówiłem, jak on ma drabinę w rękach, to ma dużo zdrowia, mniej więcej tyle, co ci z wiadrem na głowie. Ale jak on traci, to jest bardzo słaby. Dobra, jeszcze gdzieś minuta chyba została, tak mi się wydaje. Idzie kolejny. Weźmy sobie kabaczka. A niech ta doniczka sobie tu stoi. No i elegancko. Piękna obrona. Jest dobrze. Dobra, jestem z powrotem. Okej, jak ktoś mi przeszkadza, to nie jest jakimś większym problemem. Można to po prostu wyciąć. Dobra, zresztą tak czy siak zaraz kończę ten odcinek. Po tym poziomie. Jeszcze ostatnia fala. Dobra, idzie kolejny. Nic nie zrobisz, przykro mi. Nie tym razem. Śmieszki te masła wyglądają, które spowalniają te zębiaki. Z tych kukurydzopłot. O dziwo dosyć przydatne rośliny, tylko muszą często się trafiać te masła właśnie. To jest warunek. Najlepiej właśnie te kukurydzopulty łączyć... Co ja chciałem powiedzieć? Łączyć je z czymś, co strzela lodowymi pociskami, co spowalnia zombiaki. Ogólnie z czymś, co spowalnia zombiaki. Wtedy, kiedy mają tą niebieską aurę na sobie. Jeszcze rzucić te masła, to one praktycznie nie dojdą do nas. Wtedy te zombiaki. Fajne combo. Dobra, elegancko. Pięknie. Dobijcie jeszcze tego. Zombiczka go pewnie zje. Kto szybciej go zabije? Pięknie, zombiczka. Dobra, i to jest interesująca roślina. A mianowicie ziarenko kawy. Użyj je na grzybie, aby go obudzić. Dokładnie, czyli dzięki tej roślinie możemy używać teraz grzybów w poziomach za dnia. To się może przydać. Zobaczymy. Zobaczymy, ale już nie w tym odcinku, ponieważ jak na razie to było na tyle. W kolejnym odcinku kontynuujemy sobie piąty rozdział. Jeszcze prawdopodobnie dwa odcinki zostaną. Zostały dwa odcinki do skończenia trybu przygody, a później przechodzimy do innych trybów. Zobaczymy, jak to wyjdzie. A jak na razie to było na tyle. Siema.